tak, wiesz, mi się Maszkowy jest wymieniona z nazwiska, no i nasze ciotki, które przychodzą do kościoła. Tak, legendarne opowieści, jak wiesz, okazuje się, że mają realny wymiar. Nie? Tego, no, w Olsztynie też mieszka jedna pani, która miała 2 lata, jak wtedy te mordy były. To jest matka tego chirurga, który mnie operował w życiu. Później mu powiedziałem, mówię, my ziemniaki jesteśmy, kurczę. Nawet o tym nie wiem. Możesz się nie przyznawać. Co? Możesz się nie przyznawać. Przyznaje się? Przyznaje się. Tylko, że widzisz, to jest tak, że oni nie są tacy świadomi tego, że tam coś, wiesz, się działo. To jest dla nich jak błysk lampą. Przechodzą do dnia dzisiejszego, bo mieszkają i pracują w Olsztynie i co ich tam, wiesz, przeszło się interesuje. No mama się gdzieś tam na Wołyniu urodziła i koniec. Nie? W Związku Radzieckim tak naprawdę, nie? W dokumentach. Ale taką postawę to trudno inaczej określić niż głupotę. Na przykład... No. Zaniechanie może. Groźne zaniechanie. W Muzeum Regionalnym w Olsztynie jest taki pan Jean Paul. Jego matka się urodziła... Znaczy, zresztą tak jak on mówi, no to jest... że polsko-ukraińska rodzina była, nie? Ale na przykład była taka letniskowa miejscowość pod Łódzkiem, w której ona się urodziła. To tylko pamiętasz, że taka miejscowość wymienia nazwę, ale on nic więcej nie pamięta, chociaż sam jest historykiem, nie? Zajmuje się historią sztuki w naszym muzeum regionalnym.